Proszę o zajmowanie już miejsc. Proszę o zajmowanie już miejsc. Dzień dobry. Otwieram 27. sesję Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Na wstępie witam pana burmistrza Marka Mazura. Witam panią skarbnik Alinę Zasadnio. Witam sekretarza gminy Andrzeja Kobylarza. Witam szanowną radę przybyłą na dzisiejsze posiedzenie oraz witam obsługę dzisiejszej rady w osobach panią Annę Smykle oraz pana Jakuba Marka. Odczytam program dzisiejszej sesji. Pierwsze, otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Dwa, przyjęcie porządku obrad. Trzy, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Cztery, podjęcie uchwał w sprawie. Cztery, podpunkt A. Przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Baran Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 4. Podpunkt B. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Podpunkt C. Obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 4. Podpunkt D. Zwolnień w podatku od nieruchomości. 4. Podpunkt E. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Baran Sandomierski położonej w miejscowości Kaczaki w trybie bezprzetargowym. 4. Podpunkt F. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Skopanie gmina Baran Sandomierski z przeznaczeniem pod osiedle zabudowy mieszkaniowej. Część A. 4. Podpunkt G. Nadania nazwy ulicy miejscowości Suchorzów. 4. Podpunkt H. Zmian w budżecie na 2020 rok. 4. Podpunkt I. Zmian w uchwale nr 25 łamane przez 193 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 września 2020 roku w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Baran Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy. 4. Podpunkt J. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 4. Podpunkt K. Zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków od nieruchomości. 5. Wolne wnioski i zapytania radnych. 6. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych. 7. Zakończenie obrad sesji. Teraz sprawdzimy kworum na dzisiejszej sesji. Dziękuję. W obradach dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych na 15 obecnych. Uchwały podjęte będą prawomocne. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, na moje ręce wpłynęło pismo od Pana Burmistrza. Odczytam jego treść. Proszę o wprowadzenie pod obrady 27 sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2020 roku autopoprawki do uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2020. Jest w programie obrad sesji. Ten projekt oznaczony jest 4.4 podpunkt H. Projektu uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Baran Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Projekt tej uchwały jest w tej chwili zamieszczony pod punktem 4 podpunkt 1. Podpunkt L, przepraszam. To będzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia. Będzie to nowy projekt. Jest to nowy projekt, bo pierwszy tutaj autopoprawka jest do projektu zmian budżetu na 2020 rok i tutaj jest ten projekt przekazany został
Radzie Miejskiej. Natomiast tutaj jest nowy projekt uchwały, który nie był przekazany w materiałach przekazanych Radzie. Teraz bardzo proszę pana burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną do wyjaśnienia, skąd te autopoprawki. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Przedmiotowe autopoprawki związane są z faktem, pierwsza poprawka, jeśli chodzi o zmianę budżetu, związana z faktem zwiększenia subwencji oświatowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli związanych ze zdalną obsługą procesu nauczania. I tutaj są dodatkowe środki między innymi na komputery czy na uruchomienie pracy zdalnej właśnie po stronie nauczycieli. I te środki mają w całości być zabezpieczone właśnie z tej subwencji, dodatkowej subwencji oświatowej. Natomiast drugie zadanie, czyli zgoda na zabezpieczenie środków na realizację zadania w roku przyszłym, wiąże się z tematem, co do którego państwo już w ubiegłym roku podejmowaliście decyzję, jeśli chodzi o jego realizację, czyli mianowicie budowę łącznika drogi łączącej drogi wojewódzkie 872 z drogą wojewódzką 985, czyli między innymi takiego łącznika łączącego poczynając od skrzyżowania dróg koło kościoła w miejscowości Skopanie, czyli drogi wojewódzkiej z drogą gminną ulica Popiełuszki, następnie biegnącej wzdłuż tej, czy ciągiem tej właśnie tejże drogi i skręcającą w kierunku drogi wojewódzkiej 985 po części śladem tak zwanej ulicy Segielnianej. W ubiegłym roku państwo podejmowaliście decyzję zabezpieczającą środki na realizację tego zadania, czyli wykonanie dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Tym niemniej po przetargu została obrana koncepcja idąca w tą stronę, że najpierw wykonamy osobną dokumentację, uzyskamy decyzję środowiskową, a po uzyskaniu tejże decyzji środowiskowej ogłosimy przetarg już stricte na realizację takich czynności projektowo-budowlanych, takich technicznych. Mamy tą decyzję środowiskową i dzisiaj otworzyliśmy przetarg na realizację właśnie tej dokumentacji projektowej i stądże też jest wniosek, aby uwzględnić te wyniki tego przetargu i dać tutaj mi jako burmistrzowi zgodę na zawarcie tejże umowy z terminem realizacji w roku przyszłym. Także bardzo proszę o wprowadzenie tych autopoprawek w porządek obrad. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma zapytania do wyjaśnień złożonych przez pana burmistrza dotyczących autopoprawki zgłoszonej przed tutaj na początku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. W związku z tym, szanowna rado, będziemy głosować w ten sposób, że w tej chwili zagłosujemy za przyjęciem autopoprawek, natomiast poprzez tylko podniesienie ręki do góry, natomiast później będziemy głosować nad przyjęciem ewentualnie programu obrad zawierających ewentualnie autopoprawki, również poprzez podniesienie ręki do góry oraz przycisk odpowiedniego kwadratu na tablecie. Podobnie będziemy głosować później już w trakcie sesji nad projektami uchwał poprzez podniesienie ręki w górę i przyciśnięcie odpowiedniego kwadratu na tablecie. Kto z radnych jest za przyjęciem autopoprawek zgłoszonych przez pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Zagłosowało 13 radnych na 13 obecnych. Autopoprawki zostały przegłosowane. W tej chwili głosujemy nad programem obrad sesji zawierającym przed chwilą przegłosowane autopoprawki. Kto z radnych jest za przyjęciem programu obrad sesji wraz z autopoprawkami, które zostały przed chwilą przegłosowane? Dziękuję. Zagłosowało 13 radnych na 13 obecnych. Program dzisiejszej sesji będzie obejmował program, który został przesłany do państwa wcześniej w materiałach oraz program ten będzie zawierał przegłosowane przed chwilą autopoprawki. W tej chwili 10-minutowa przerwa techniczna na
No, dobrze. Witam, przybyło na dzisiejsze posiedzenie obrad sesji panią mecenas Bonesudą Kaczmarek. Nic nie szkodzi, także przechodzimy do punktów obrad. Pierwszy punkt było otwarcie, drugi przyjęcie porządku obrad mamy już za sobą. Szanowna Rado, protokół z poprzedniej sesji został sporządzony, podpisany, nikt z radnych nie wniósł do niego zastrzeżeń. I teraz przechodzimy do projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt A. W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Baranów-Stanmielski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny program współpracy gminy Baranów-Stanmielski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Baranów-Stanmielski. Paragraf 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania, Wstrzeźwości i Zatrudnienia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Szanowna Rada, pod uchwałą jest szerokie uzasadnienie. Myślę, że wszyscy otrzymali. Czy mam czytać to uzasadnienie, czy Rada zapoznała się w materiałach? Tak, to dziękuję. W związku z tym przechodzimy do dyskusji nad projektem uchwały. Wyjaśnienie jest bardzo obszerne. Myślę, że tutaj wszelkie wątpliwości, jeżeli ktoś miał to wyjaśnienie, właśnie to uzasadnienie tego projektu uchwały doprowadziło to, że nie powinno być takich wątpliwości. Zostały rozwiane, myślę, że te wątpliwości w trakcie czytania. Widzę, że nie ma chętnych do zabrania dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Zagłosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt B. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w związku z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości. Pierwsze. Od gruntów. A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 87 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 groszy od 1 hektara powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 25 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od jednego metra kwadratowego powierzchni 3,28 zł. 2. Paragraf 1, punkt 2. Od budynku lub ich części a. mieszkalnych 60 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18 zł 42 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni, c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6 zł 36 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5 zł 6 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, e. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4 zł 55 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Paragraf 1, ustęp 3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp od 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 15/114/19 Rady Miejskiej Baranowy Sandomierskim z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Uzasadnienie. Rada Gminy na podstawie artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć wysokości górnych granic stawek. Na podstawie artykułu 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych określone w artykule 5 ust. 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2020 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku wyniósł 103,9%, wzrost cen o 3,9%. Górne granice stawek podatkowych ogłoszone zostały obwieszczeniem ministra finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczne źródło dochodów własnych budżetu gminy. Kreując gminną politykę podatkową, proponuje się częściowo stawki niższe od ustawowych, wspierając tym samym przedsiębiorców na naszym terenie. W przedkładanym Radzie Miejskiej projekcie uchwały zaproponowano wzrost obowiązujących stawek o wskaźnik średnio 3,4%. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zajęcie głosu przez Przewodniczącą Komisji do Spraw Budżetu Annę Marchewicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Komisja Budżetowa na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały dotyczących zmian w podatku od nieruchomości na rok 2021. Wszystko zostało już przedstawione, ale chciałam zwrócić uwagę na fakt, że w komunikacie prezesa GUS maksymalny wskaźnik wzrostu wynosi 3,9%, a gmina nasza przyjmuje wskaźnik wzrostu średnio 3,4%. I dla przedsiębiorców, czyli od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 18,5 do 18,42 to jest 37 groszy różnicy w stosunku do roku ubiegłego. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że podatki od nieruchomości są bardzo ważnym źródłem
dochodów gminy i dlatego ten minimalny wzrost był konieczny. Komisja pozytywnie zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponieważ nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt C. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rada Miejska w Baranowie-Sandomierskim uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego ogłoszono w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres dwóch kwartałów będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 58 zł 55 groszy za jeden kwintal do kwoty 50 zł za jeden kwintal. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Baran-Sandomierski. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Uzasadnienie. Rada Gmin na podstawie artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uprawniona jest do obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Zasady ustalenia podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Podatek rolny za każdy rok podatkowy wynosi a. od 1 hektara przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego równowartość pieniężną 2,5 kwintala ceny żyta, b. od 1 hektara fizycznego pozostałych gruntów równowartość pieniężną równą 5 kwintali ceny żyta. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku średnia cena skupu żyta za okres dwóch kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58 zł 55 groszy za jeden kwintal. Stawka podatku rolnego według wyżej wymienionej ceny żyta podanej przez GUS wynosi 58 zł 55 groszy za razy 2,5 kwintala, to jest 146 zł 37 groszy od 1 hektara przeliczeniowego. 58 zł 55 groszy razy 5 kwintali to jest 292 zł 75 groszy od 1 hektara fizycznego. Otwieram dyskusję. Mając na uwadze rolniczy charakter gminy, proponuje się obniżyć maksymalną cenę skupu żyta do kwoty 50 zł za 1 kwintal. Stawka podatku rolnego według obniżonej ceny żyta wynosi 50 zł razy 2,5 kwintala to jest 125 zł od 1 hektara przeliczeniowego i 50 zł razy 5 kwintali to jest 250 zł od 1 hektara fizycznego. Obniżenie ceny skupu żyta podyktowane jest trudną sytuacją ekonomiczną rolników. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji do Spraw Budżetu Annę Marchewicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Komisja dzisiaj również zapoznała się z projektem uchwały w sprawie podatku rolnego na 2021 rok.
i tradycyjnie dokonano obniżenia maksymalnej ceny skupu żyta od kwoty tam 58,55 do 50 zł za kwintal. Uzasadnienie jest takie, że ze względu na trudną sytuację rolników, no i typowo rolniczy charakter naszej gminy. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt D. W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym i artykuł 7 ust. 3, artykuł 20b i artykuł 20d ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku w podatkach lokalnych oraz rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie Unii Europejskiej nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nieobjęte zwolnieniami ustawowymi. Ustęp pierwszy. Grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ustęp drugi. Grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Paragraf pierwszy. Ustęp trzeci. Grunty i budynki zajęte na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Paragraf pierwszy, ustęp czwarty. Grunty lub ich części zajęte zajętych na działalność stoków narciarskich. Paragraf dwa. Jeżeli ze zwolnienia korzysta podatnik, o którym mowa w paragrafie pierwszym punkt 4, będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwolnienia odbywają się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Paragraf trzeci. Podatnicy, o których mowa w paragrafie drugim wraz z deklaracją podatkową informacją podatkową, w której deklaruje przedmioty zwolnione składają. Ustęp pierwszy. Wszystkie oświadczenia o pomocy de minimis, również oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy. Paragraf trzeci, ustęp drugi. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 14/97/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia
28 października 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Baranów Sandomierskich. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku. Uzasadnienie. Stosownie do artykułu 3 ust. 1 i punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych stanowiących m.in. własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego. W myśl artykułu 7 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustępie 1 oraz 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Realizacja uprawnienia do wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwolnień w podatku od nieruchomości powinna nastąpić poprzez określenie tych zwolnień w formie uchwały wskazującej tryb i szczegółowe warunki zwolnienia w podatku od nieruchomości. Proponowane zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczą przede wszystkim nieruchomości, dla których gmina bezpośrednio lub pośrednio byłaby podatnikiem tego podatku. Uchwała została przesłana do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zapewnienia zgodności projektu uchwały z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzeniem Komisji Europejskiej Unii Europejskiej nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie Unii Europejskiej nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zabranie głosu przez wiceprzewodniczącego Rady Edwarda. Szanowni Państwo, chciałem zadać pytanie panu burmistrzowi w związku z tą uchwałą. Jest tam w punkcie zwolnienia dotyczące stoku narciarskiego. Wiadomo, że na terenie gminy Baranów Sandomierskich mamy tylko ten jeden stok narciarski. Czy wobec tego jest jakiś zamysł gminy dzierżawę tego gruntu pod tą działalność, czy tylko jest tylko taki suchy zapis, że zwalnia się właśnie z podatku, jeśli chodzi o stoki narciarskie? Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, ten zapis jest analogicznie jak był w latach ubiegłych, czyli zwalniamy tego typu działalność związane z prowadzeniem tego stoku z podatku. Kwestia jest, tak jak Państwo wiecie, ostatnie lata pokazały, że jakby użytkowanie tej nieruchomości w taki sposób, czyli w formie stoku narciarskiego, no w żaden sposób nie sprawdziło się i wydaje się nie rokować w najbliższej perspektywie, aczkolwiek dzisiejszego dnia mamy całkiem fajną zimę. Tak ostatnie lata pokazywały, że te warunki klimatyczne zmieniły się na tyle, że funkcjonowanie takiego typu infrastruktury no, nie było możliwe, tak mówiąc wprost, a nawet jak była taka sytuacja, że w 2017 roku, że stok narciarski był czynny miesiąc czasu, to w okresach feryjnych i owszem, można było powiedzieć, że ten stok jakby ma rację bytu, bo troszeczkę ludzi na niego przyjeżdżało i korzystało z niego. Tak poza okresem feryjnym jakby zainteresowanie stokiem było znikome, no, z wyłączeniem weekendów, prawda, bo na weekendzie
jakiś ruch na tym stoku był. Także wydaje się, że dalsze użytkowanie tego stoku po zakończeniu okresu trwałości, który już nastąpił, właśnie, czy użytkowanie tego terenu w formie stoku, no jest, no, gmina w mojej ocenie nie powinna tego realizować, a czy będzie podmiot zewnętrzny, prywatny, który się tego podejmie, też wątpię z tego względu, że te przetargi były ogłaszane co roku w zakresie prowadzenia właśnie tego stoku i zainteresowania nie było. Już nie wspominając o tegorocznych obostrzeniach covidowskich, które powodują, że pewnie sytuacja stacji narciarskich będzie bardzo trudna. Proszę Państwa, co dalej do tego obszaru? No to myślę, że to jest jakby kwestia też wypracowania stanowiska pomiędzy państwem. Odbywały się różnego rodzaju spotkania, gdzie ja wielokrotnie jakby zaznaczałem ten temat, czy poddawałem pod przemyślenie, co Państwo myślicie i jaka powinna być dalej przyszłość tego gruntu, bo jakby nie patrzeć, jest to grunt w atrakcyjnej lokalizacji, około 10 hektarów uzbrojony, bo jest i prąd, i woda, i de facto kanalizacja. Także myślę, że dla tego gruntu można określić jakieś ciekawe przeznaczenie, tym niemniej ja osobiście powątpiłem, aby to było przeznaczenie stoku narciarskiego. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej chętnych do zabrania dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowały 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt E. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Baranów Sandomierski położonej w miejscowości Kaczaki w trybie bezprzetargowym na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 37 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kaczaki stanowiącej własność gminy Baran Sandomierski oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2859/10 o powierzchni 1510 hektara na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej do niej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2877/2. Paragraf 1 ust. 2. Opis graficzny przedmiotowej nieruchomości przedstawia załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Baran Sandomierski. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z wnioskiem o zakup działki wystąpił właściciel nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2877/2 na poprawę jej zagospodarowania. Wniosek uzyskał pozytywną opinię sołectwa Kaczaki oraz Komisji do Spraw Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej Baranów Sandomierskich. Działka o numerze ewidencyjnym 2859/10 położona w miejscowości Kaczaki, gmina Baranów Sandomierskich leży w terenach nieobjętych aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Baranów Sandomierskich uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Baranów Sandomierskich nr 44/279/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 roku działka numer ewidencyjny 2859/10 położona w miejscowości Kaczaki, gmina Baranów Sandomierskich leży w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne. Otwieram dyskusję. W związku z tym, że nikt z radnych nie zgłasza chęci do zabrania głosu w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały?
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt F. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miejscowości Skopanie, gmina Baran Sandomierski z przeznaczeniem pod osiedle zabudowy mieszkalnej część A. Szanowna Rado, wszyscy dostali treść tego projektu uchwały. Czy muszę czytać całą treść? Jest bardzo obszerna, wraz z uzasadnieniem obejmuje oraz materiałami, załącznikami około 18 stron. Czy można nie czytać? Dziękuję. W związku z tym otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Bardzo proszę o zabranie głosu przez przewodniczącego Komisji Oświatowej Ryszarda Jarzębskiego. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja w zasadzie tylko mam jedną uwagę, bo jeżeli chodzi o całą tą uchwałę, to jest tutaj mowa o skopaniu ogólnie, a generalnie odnosi się do skopania osiedla. Bo jest po prostu, wydaje mi się, chyba że to tak ustawa, tutaj ta uchwała ma właśnie taki cel, bo generalnie te tereny, które są pod zabudowę, leżą na terenie skopania osiedla. Natomiast jeżeli chodzi o skopanie, to jest troszeczkę inaczej i jeżeli będzie, chyba że to jest traktowane jako miejscowość stricte na mapach, że jako całość. Natomiast jeżeli chodzi o to, to tylko taka moja jedna uwaga. Chodzi o skopanie osiedle. Mamy w gminie skopanie i skopanie osiedle. No, odnośnie tego to jest skopanie osiedle. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Oczywiście tu chodzi o grunty położone na osiedlu skopanie. Dotyczy tu, te grunty są zlokalizowane przy ulicy Mieleckiej i przy ulicy Piastowskiej. Podjęcie przez Państwa, przez nas radnych na dzisiejszej sesji właśnie tej uchwały powoduje jakby te zielone światło do zagospodarowania tego terenu pod budowę mieszkaniową. Później pójdzie podział geodezyjny tych działek, tam powstanie osiedle obok tych garaży i obok terenów zielonych Rod Botanik, tam są ogródki działkowe. Zagospodarowanie tego terenu nastąpi po podziale. Myślę, że w chwili obecnej tam będzie chyba przeprowadzona też według Panie Burmistrzu, według projektu kanalizacja będzie ciągnięta tym terenem i sukcesywnie później będą sprzedawane te działki, gdzie ludzie nie tylko ze skopania, ale pewnie licznych miejscowości z gminy, a może i poza gminy, będą chętnie nabywać te działki, aby po prostu wybudować sobie dom i spokojnej okolicy mieszkać. Także zachęcam i proszę radnych o przyjęcie właśnie tej uchwały. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez burmistrza Marka Mazura. Proszę Państwa, tak tytułem wyjaśnienia. Po pierwsze, proszę nie mylić jednostek pomocniczych gminy, czyli jeśli chodzi o sołectwo Skopanie i Rada Osiedla, czy Osiedle Skopanie, to są jednostki pomocnicze gminy. Natomiast Skopanie jako obszar geodezyjny, ewidencyjny jest jednym obszarem. Także tutaj opracowując takie dokumenty planistyczne, my już tutaj nie rozróżniamy, czy to jest tak, czy to jest inaczej. Oczywiście w statutach obszary poszczególnych sołectw czy osiedli są określone. Aczkolwiek one w zakresie opracowania dokumentów planistycznych, te podziały nie mają żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o ten obszar, to tak jak Państwo widzicie, on jest podzielony na dwie części, czyli tutaj na rogu ulicy Mieleckiej i Piastowskiej oraz na dole przy ulicy, de facto to się nazywa ulica Piastowska, chociaż to jest w tym momencie droga gruntowa. Ten obszar to jest jeden. Drugi obszar, na który też jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, tym niemniej on nie jest ujęty w tej uchwale, to jest obszar wzdłuż ulicy Mieleckiej pomiędzy tymi dwoma obszarami, czyli jakby łączący te dwa obszary, które są tutaj zaznaczone na brązowo na tym załączniku graficznym.
Jest to spowodowane tym, że w tym momencie opracowujemy ten plan zagospodarowania przestrzennego w oparciu o obowiązujące studium zagospodarowania kierunków, kierunku przestrzennego gminy. I ten pozostała część, czyli ta pozostała część B, będzie mogła być opracowana właśnie dopiero wtedy, kiedy studium zostanie zmienione i jego zapisy zostaną dostosowane do właśnie przeznaczenia tego obszaru, czyli tego brakującego obszaru, będącego cały czas na biało tutaj, przeznaczenia pod zabudowę mieszkalną. Na ten moment, tak jak pan przewodniczący tutaj wskazał, my przygotowujemy te grunty właśnie pod kątem jakby rozbudowy mieszkaniowej na tym obszarze. Po przyjęciu tego planu będzie możliwe uruchomienie podziałów geodezyjnych i już w tym momencie mamy zawartą umowę na wykonawstwo czy na uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną. Jakby przez środę tego osiedla, czyli na przedłużeniu ulicy Sikorskiego, tam gdzie na załączniku graficznym jest oznaczenie jako KDD1, czyli droga, która ma przebiegać przez środek tego osiedla. Wzdłuż tej drogi będzie szła sieć wodociągowa i kanalizacyjna, także co będzie powodowało, że ten obszar będzie uzbrojony już w te podstawowe sieci takiej infrastruktury technicznej. Ta droga, ta kanalizacja, ona będzie docelowo ciągnięta do przesiłku Gęsia Krzywda i te wszystkie domy w obszarze właśnie tego obszaru, czyli obszaru Skopania, Dymitrowa Dużego i Baranowa Sandomierskiego zostaną w tą infrastrukturę kanalizacyjną uzbrojone. Także oczywiście, tak jak pan przewodniczący tutaj powiedział, naszą intencją jest to, aby zwiększać osadnictwo na terenie gminy, aby żeby proponować osobom zainteresowanym budową jak najkorzystniejsze, jak najatrakcyjniejsze warunki w zakresie lokalizacji tutaj na terenie gminy. Te działki będą udostępnione, tak jak wszystkie inne działki na terenie gminy, na zasadzie takiej, że będą one sprzedawane z warunkiem zabudowy czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego w okresie 5 lat. Także wszystkie osoby zainteresowane budową zapraszamy do skorzystania z tej oferty i zakupu tych działek właśnie pod zabudowę mieszkaniową. Ja chciałbym jeszcze podkreślić, że oczywiście takie zapisy, które tutaj wskazałem, że te działki są sprzedawane z tym warunkiem zabudowy, powodują co prawda, że cena zakupu tych działek jest niższa z tego względu, że jest ograniczane grono potencjalnych nabywców. Tym niemniej jakby doświadczenie ostatnich lat potwierdza, że te działki zakupywane na takich warunkach faktycznie zaraz się tam rozpoczynają inwestycje. Oczywiście jak są inwestycje, no to potem te gospodarstwa czy te domy są zamieszkiwane. Zatem idą podatki, subwencje oświatowe i myślę, że to w takim bilansie ciągnionym wychodzi zdecydowanie na rzecz, na korzyść gminy. Tu warto jakby podkreślić taką rzecz, że jakby sytuacja finansowa gminy jakby nie powoduje tego, że musimy sprzedawać grunty po to, żeby uzyskiwać z tego tytułu korzyści, tylko sprzedajemy. Intencja jest taka po to, żeby wspierać i wzmacniać osadnictwo na terenie gminy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt G. W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Suchorzów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 oraz artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Drodze zlokalizowanej na działce w miejscowości Schorzów stanowiących własność prywatną nadaje się następującą nazwę ulicy. Droga na działce numer ewidencyjny 296/6/6 Miła. Paragraf 2. Przebieg ulic przedstawia szkic stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Baranów Sandomierski.
Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uzasadnienie. Mieszkańcy nowo wybudowanych domów w miejscowości Suchorzów zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Miła na działce ewidencyjnej nr 296 łamane przez 6 stanowiącej własność prywatną. Uzyskano zgody od wszystkich właścicieli działek zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze. Wniosek ten uzyskał również pozytywną opinię Zebrania Wiejskiego Sołectwa Suchorzów. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Otwieram dyskusję. W związku z tym, że nie ma chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt H. W sprawie zmian budżetu na rok 2020. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska Baranowie Sandomierskim uchwala. I Szanowna Rado, wzorem poprzednich już posiedzeń Rady, będę czytał główne treści, treść główną paragrafu, natomiast treść zawarto w tabelkach pominę. Można tak? Więc tak, paragraf pierwszy. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę 1 4 476 tysięcy zł jak niżej. Paragraf 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę 740 272 zł jak niżej. Paragraf 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 267 047 zł jak niżej. Paragraf 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 2843 zł jak niżej. Paragraf 5. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi miasta i gminy Baranów Sandomierski. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I pod projektem uchwały jest zamieszczone uzasadnienie. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie tego uzasadnienia. Milion 4 476 zł, w tym z subwencji oświatowej 191 629 zł. Tak jak pan burmistrz wcześniej wspominał, doszło do zwiększenia subwencji z uwagi na wypłatę jednorazowego dodatku 500 zł dla nauczycieli w związku z prowadzeniem nauki zdalnej. Tam jest możliwość wykupu dostępu do internetu czy też dofinansowanie sprzętu komputerowego. No wszystko to, co jest związane z prowadzeniem nauki zdalnej. Ale w tej kwocie to jest nie tylko to, jest również tutaj zawarta subwencja na którą otrzymaliśmy, zwiększenie subwencji z rezerwy na nasz wniosek na wypłatę odpraw emerytalnych, jak również tam weryfikacja liczby dzieci. Z wpływów z podatku VAT za lata ubiegłe 72 575 i 740 272 są to środki covidowskie. Poniżej jest zmniejszenie planu dochodów o tą samą kwotę. Jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Tak jak państwu już powtórnie to zmieniam, bo zmieniają się po prostu podejścia prawne, gdzie te środki powinny być kwalifikowane. Więc to jest taka zmiana porządkowa. Ogółem można powiedzieć, że zwiększamy dochody o 264 204 zł po odjęciu tych zmian związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem z tytułu klasyfikacji budżetowych środków covidowskich. Natomiast zwiększamy plan wydatków o kwotę 267 047 zł. I czego on dotyczy? Zwiększenia planu wydatków na drogach, dotyczy to modernizacji dróg w miejscowości Siedleszczane o 60 000 zł. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 15 418, Ochotnicze Straże Pożarne 12 575 i tu jest dotacje
4075 zł, 3075 zł na wniosek jednostki OSP w Siedleszczanach do remontu remizy OSP w Siedleszczanach i 1000 zł na wniosek jednostki OSP w Baranowie Sandomierskim. Wydatki majątkowe 8500, budowa węzła ciepłowniczego w budynku remizy OSP w Baranowie Sandomierskim. I obrona cywilna 2843, wydatki na wynagrodzenia osobowe. Poniżej będzie zmniejszenie również planu wydatków o tą kwotę, więc jest to taka zmiana porządkowa związana z realizacją zadania zleconego. Na początku roku było planowane, że będą to wydatki rzeczowe, niemniej jednak okazuje się, że nie będzie tam wydatków rzeczowych, będzie częściowo przeksięgowane wynagrodzenia pracownika wykonujące zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. I oświata i wychowanie 164 629 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 tysiące. To jest właśnie te po 500 zł, ten jednorazowy dodatek i 111 629 zł na płace. Tutaj jeszcze jest, jeżeli chodzi o te wydatki, nie jest wskazane bezpośrednio dla której jednostki, dlatego że kwota, ile dana jednostka wypłaci nauczycielom, będzie dopiero znana do 7 chyba grudnia. Dyrektorzy składają do nas listy tych pracowników z kwotą i pan burmistrz zarządzeniem po prostu jak gdyby dokona zmian w planie finansowym i przekażemy te środki do wysokości zapotrzebowania zgłaszanego. I 854 edukacyjna opieka wychowawcza, 27 tysięcy, również 7 tysięcy na wypłatę tego jednorazowego i 20 tysięcy na wynagrodzenie. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2843 zł, to tak jak mówiłam, ta zmiana porządkowa w obrębie wydatków realizacji zadania zleconego na obronę cywilną. I to jest w zasadzie cała uchwała. Dziękuję. Jeżeli są pytania, to proszę. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji do Spraw Budżetu Annę Marchewicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Opinia Komisji Budżetowej w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 uzyskała akceptację, jest pozytywna. Także to są tylko takie porządkowe zmiany dotyczące zmiany kwalifikacji budżetowej. Natomiast tak jak Pani Skarbnik powiedziała, no, wydatki tutaj nam się uplasowały typu modernizacja drogi w Siedleszczanach i dofinansowanie do OSP w Baranowie i również w Siedleszczanach, węzeł ciepłowniczy i obrona cywilna. To są te wydatki, które tutaj się znalazły, konieczne są. Także opinia Komisji Budżetowej, jeszcze raz powtarzam, jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowały 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt I. W sprawie zmian w uchwale numer 25 łamane przez 193 łamane przez 20 Rady Miejskiej Baranowie Sandomierskim z dnia 15 września 2020 roku w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Baranów Sandomierskich do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litery e i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w uchwale nr 25 łamane przez 193 łamane przez 20 Rady Miejskiej Baranów Sandomierskim z dnia 15 września 2020 roku w następujący sposób. Paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie o treści. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Baranów Sandomierskich do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2021 do kwoty 1 030 000 zł, w tym a. do kwoty 900 000 zł związane z realizacją zadania rozbudowa przedszkola Woli Baranowskiej, b. do kwoty 60 000 zł związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica polegające na budowie chodnika dla pieszych przy ulicy Dąbrowskiego i Krakowskiej Baranów Sandomierskim
wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi CEK do kwoty 30 tysięcy zł związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska-Wola-Barnowska na odcinku od istniejącego chodnika miejscowości Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku miejscowości Ślęzaki do rzeki Trześniówka i przebudowa drogi powiatowej nr 1119R relacji Durdy Marki Józefów na odcinku od rowu melioracyjnego tzw. Korzeń do drogi wojewódzkiej nr 872 miejscowości Durdy D do kwoty 40 tysięcy zł związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację budynków komunalnych w Baranowie Sandomierskim. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Baranów Sandomierskich. Paragraf 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji do Spraw Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Baranów Sandomierskim. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z uwagi na fakt, że w ramach rozpatrywania ofert przetargowych na zadanie pod nazwą rozbudowa przedszkola w Woli Baranowskiej najniższa oferta przewyższała kwotę upoważnienia dla burmistrza, należy dokonać zmiany uchwały. Otwieram dyskusję. W związku z tym, że nie ma chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt J. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 22 ustęp 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uchwala się co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Rada Miejska Baranów Sandomierskich wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Siedleszczany Durdy przez Suchorzów. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Baranów Sandomierskich. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców o przywrócenie kursów na trasie Siedleszczany Durdy, mając na względzie możliwość uzyskania dofinansowania do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, podjęto działania zmierzające do utworzenia linii komunikacyjnej na trasie gminy Baranów Sandomierskich. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zabranie głosu przez wiceprzewodniczącego Rady Edwarda Rusina. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chcę tylko krótko powiedzieć, że inicjatywa Pana Burmistrza zmierza w dobrym kierunku, dlatego że taka linia z Siedleszczan do Baranowa poprzez i z drugiej strony od południowej Durdy czy Knapy będzie korzystna dla tych mieszkańców, co po prostu nie mają środków lokomocji własnych starszych osób, żeby dostać się właśnie do głównego ośrodka gminy tutaj w Baranowie Sandomierskim. Myślę, że tu nie ma po prostu trzeba za tym zagłosować, bo jak uzasadnienie czytamy, jest to dofinansowanie do tej linii autobusowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za podjęcie uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt K.
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do nieruchomości. Szanowna Rado, każdy z radnych dostał treść tego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i dokumentami, załącznikami, które należy ewentualnie starając się o dotację wypełnić. Czy muszę czytać, czy wystarczy, że ograniczę się tutaj do wyjaśnienia tutaj przez pana burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną do wyjaśnienia zawartych tutaj treści w tym projekcie uchwały? Nie trzeba czytać, tak? Panie burmistrzu, jeżeli by był pan uprzejmy, to bardzo proszę ewentualnie osoba przez pana upoważniona tak wyjaśnić trochę, jeśli chodzi o tę ustawę, dla osób, które nas tutaj w tej chwili słuchają bądź będą słuchać. Szanowni Państwo, jakby kwestia tej uchwały, ona już była dyskutowana od jakiegoś czasu i jakby ona ma są dwie intencje jakby jej podjęcia. Mianowicie, tak jak Państwo wiecie, jesteśmy na etapie w pewnym sensie domykania rozwiązań kanalizacyjnych na terenie gminy, czyli co do zasady obszar, który kwalifikuje się do skanalizowania, on w najbliższej przyszłości, myślę, że przyszłego roku tak naprawdę, on zostanie skanalizowany. Czyli podsumowując ostatnie lata, można powiedzieć tak, miejscowość Siedleszczany została skanalizowana, już miejscowość Dymitrów Mały została skanalizowana. Brakujące odcinki w Baranowie Sandomierskim co do zasady też zostały wykonane. Tutaj przede wszystkim chodzi o ulicę Borową, tutaj właśnie w Baranowie Sandomierskim. Trwają prace odbiorowe w miejscowości Skopanie, czyli Skopanie Górka, Międzywodzie, Osiedle Zachód. Tam już praktycznie prace kanalizacyjne dobiegły końca i trwają czynności odbiorowe. Trwają prace kanalizacyjne jeszcze, można powiedzieć, że to jest tak, są mocno zaawansowane w miejscowości Wola Baranowska, ale szacujemy, że do połowy przyszłego roku te prace kanalizacyjne zostaną zakończone. I tak naprawdę zostały zakończone prace w zakresie przebudowy i rozbudowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim. Czyli tak naprawdę kończąc Skopanie, Wolę Baranowską i dokładając do tego ten obszar jeszcze tutaj, tak jak zostało to wskazane przy okazji uchwalania planu przestrzennego dla obszaru tak zwanej gęsiej krzywdy, obszary, które potencjalnie kwalifikują się do skanalizowania w systemie kanalizacji ogólnospławnej zbiorczej, one będą w tym roku wykonane. I do tej pory mieliśmy taką sytuację, że odcinki czy miejscowości kanalizowane, koszty wykonania przyłączy na tych odcinkach no nie były jakoś istotnie wysokie. One się mieściły tam w przedziale w Siedleszczany 1500 zł. Potem ta stawka została poprzez zwiększenie tych kosztów zwiększona dla Dymitrowa Dużego, dla Baranowa do 1500 zł. Proszę Państwa, i na tych spotkaniach z mieszkańcami, gdzie był omawiany sposób finansowania tych inwestycji, wykonywania tych przyłączy w ramach tych zadań, które były realizowane, wszędzie było podkreślany fakt, że jest to inwestycja wspólnotowa i zbiorowa i nie jest niczyją winą ani niczyją zasługą, że ktoś ma krótszy przyłącz i teoretycznie go to może mniej kosztować, a kto inny ma dłuższy przyłącz i może go to kosztować. Tak jak to zostało wcześniej powiedziane, po prostu wynikało to z czynników obiektywnych. I w związku z tym była kierowana w stosunku do mieszkańców poszczególnych miejscowości taka propozycja, aby wszyscy się w jednakowej kwocie na ten przyłącz, jakby ponieśli koszty tego przyłącza w jednakowej kwocie, co też czasami mogło oznaczać tak, że niektórzy mieszkańcy mogli w jakiś sposób dopłacać do przyłączy tych mieszkańców, którzy gdzieś tam mieli jednostkowo dłuższe przyłącza. I proszę Państwa, rozciągając tę zasadę na pozostałe miejscowości gminy, mamy teraz taką sytuację, że w przypadku Skopania, a w szczególności w przypadku Woli Baranowskiej, te przyłącza średnio wyjdą trochę dłuższe niż na tych
innych miejscowościach. I też można powiedzieć, że nie jest winą ani, znaczy można powiedzieć w tym wypadku winą mieszkańców Woli Baranowskiej czy Skopania, że te przyłącza będą troszeczkę dłuższe niż w Siedleszczanach czy w Dymitrowie Małym. I w związku z tym, aby utrzymać jednolitą odpłatność dla wszystkich mieszkańców gminy, aby nikt, żaden mieszkaniec nie był pokrzywdzony czy nierówno potraktowany w zakresie dostępności do tej infrastruktury kanalizacyjnej, jest tutaj propozycja dopłacenia jakiejś kwoty do tych przyłączy, które będą kosztować więcej jak te 1500 zł. Tutaj jest zaproponowana ta kwota 300 zł dopłaty, ale tylko do tych przyłączy, których koszt wyniesie minimum te 1500 zł. Także jeszcze raz podkreślę to. Nie jest zasługą mieszkańców Dymitrowa czy Siedleszczan czy innych miejscowości to, że te przyłącza były krótsze. Nie jest też winą mieszkańców Woli Baranowskiej czy Skopania, że te przyłącza będą deko dłuższe. Jest to inwestycja zbiorowa, wspólnotowa i naszą intencją gminy jest to, aby jak najwięcej osób się do tej kanalizacji, do tej sieci kanalizacyjnej przyłączyło, korzystało z tego i aby uniknąć takiej sytuacji, że co dla niektórych, którzy mają faktycznie długie przyłącze, był to wydatek w jakiś sposób rujnujący czy istotnie wpływający na sytuację finansową danego gospodarstwa domowego. Myślę, że to jest tutaj, no to jest po prostu wprowadzona tą zasadą, taka zasada, taki system solidarnościowy, który spowoduje, że wszyscy mieszkańcy będą mogli z tego dobra, które tak naprawdę, którym jest kanalizacja, skorzystać, nie narażając w sposób istotny swojego budżetu na stratę. Ta dopłata też jest w pewnym sensie symboliczna, bo tak jak Państwo widzicie, 300 zł to nie są jakieś porażające kwoty, ale ona też bazuje na tym systemie takim, który został zaproponowany w innych miejscowościach, czyli no, tworzymy wspólnotę i wspólnie jakby ponosimy koszty akurat w tym wypadku, jeśli chodzi o wykonanie tych przyłączy. Także tak jak to zostało już wcześniej, myślę, określone. I proszę Państwa, i drugim elementem tego tematu jest to, że skoro już mając praktycznie skanalizowany skanalizowany ten obszar gminy, który de facto jest do skanalizowania, pozostają nam obszary pozostałych miejscowości, czyli takich jak Durdy, część miejscowości Knapy, konkretnie przysiłek Smykle, Marki, Kaczaki, które z punktu widzenia efektywności kosztowej tych inwestycji, ich uzbrajanie tych obszarów w system kanalizacji ogólnospławnej nie jest uzasadniony, czy byłby bardzo kosztowny z punktu, raz w sensie inwestycyjnym byłby kosztowny z punktu widzenia gminy, a dwa w sensie eksploatacyjnym też by w sposób istotny obciążał no, tak naprawdę system i wszystkich mieszkańców, którzy by z tego systemu kanalizacyjnego korzystali. Dlatego tutaj proponujemy rozwiązanie w zakresie takim, aby te tereny docelowo były uzbrojone w przydomowe oczyszczalnie ścieków i aby też ci mieszkańcy nie byli pozostawieni sami sobie, czyli na takiej zasadzie, że tutaj gmina inwestuje w sieć kanalizacyjną i po prostu te środki są jakoś kierowane do mieszkańców, to aby tamci mieszkańcy tych pozostałych miejscowości nie zostali pozostawieni tak naprawdę z problemem sami sobie, jest proponowane również wprowadzenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków, które pozwolą rozwiązać problem ścieków jakby indywidualnie w ramach poszczególnych gospodarstw domowych właśnie w tych obszarach, w szczególności tych trzech miejscowości. Bo tutaj, proszę Państwa, pozwolę sobie nadmienić, że obszar Dymitrowa Dużego jest co do zasady przewidziany do skanalizowania. Trwają w tym momencie w stosunku do części tego obszaru prace projektowe, które myślę, że w najbliższym czasie też będą realizowane i ten obszar Dymitrowa Dużego będziemy chcieli skanalizować czy uzbroić system kanalizacji ogólnospławnej. Mam nadzieję, proszę Państwa, że jakoś nie zakręciłem za bardzo swojego wywodu. Jeśli coś by było niejasne, to proszę o pytania i doprecyzuję swoją wypowiedź.
Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienie dotyczące projektu uchwały. Teraz otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Proszę o zabranie głosu przez radnego Mirosława Serbana. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, czyli panie burmistrzu, jak rozumiem, w ogóle dyskusję definitywnie zamykamy na temat budowy kanalizacji tradycyjnej miejscowości Margi Kaczaki. A moje pytanie dotyczy, czy przewidywane są jakieś poszukiwanie środków zewnętrznych, aby zwiększyć wysokość dofinansowania do tych oczyszczalni przydomowych. Raz, dwa, żeby to było przeprowadzić po prostu grupowo, szybciej, żeby nie było to tylko obciążeniem dla budżetu gminy, bo znowu pojawią się kolejne inwestycje i prawdopodobnie te pieniądze z gmin nam to niewielkie przeznaczone ten temat. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu teraz przez pana Waldemara Chwieję, radnego Waldemara Chwieję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Chodzi mi o Dymitrów Duży, o przysiłek Morgi. Oni są oddaleni. No i co z tymi mieszkańcami? Chodzi o tą kanalizację. Proszę państwa, ja w tym momencie wyrażam swoje zdanie i swoją opinię. Oczywiście ostateczne decyzje co do podejmowania inwestycji kanalizacyjnych w danych obszarach w sposób oczywisty należy do Rady Miejskiej. To wy państwo będziecie podejmować ostateczne decyzje w tym zakresie. W mojej ocenie i analiza sytuacji tutaj jako burmistrza, jako organu wykonawczego wskazuje na to, że uzbrojenie w kanalizację miejscowości Kaczaków jest kosztowne, bo trzeba by wykonać żeby uzbroić tak naprawdę domy, w których mieszka łącznie około 600 mieszkańców. Trzeba wykonać około 13-14 km sieci kanalizacyjnej, co daje nam poziom koncentracji około 20 osób na kilometr sieci kanalizacyjnej, który jest bardzo niskim poziomem koncentracji. Opierając się na doświadczeniach możliwości uzyskania dofinansowań z kończącej się już perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tak naprawdę jedynym źródłem uzyskania dofinansowania dla takich inwestycji był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie ten wskaźnik koncentracji nie musiał być osiągany. Tym niemniej limit dofinansowania dla danego samorządu nie mógł przekroczyć więcej jak 2 milionów złotych. Bazując na doświadczeniach tegorocznych kosztów realizacji inwestycji kanalizacyjnych, trzeba mieć na uwadze, że za 1 kilometr wykonania sieci kanalizacyjnej, załóżmy dla Woli Baranowskiej to było około 550 tysięcy, złoty, a załóżmy dla Skopania, gdzie było robione w obszarze troszeczkę trudniejszym, ta kwota już wynosiła 800 tysięcy złotych. Nawet jeśli na Kaczakach ta kwota by była mniejsza niż na Skopaniu, czy nawet mniejsza jak na Woli, czyli załóżmy 400 tysięcy złotych, no to jest, się nam robi kwota całkiem pokaźna, czyli robi się nam koło tego kwota około 5 milionów złotych. I to powoduje, że no gmina musiałaby uczestniczyć w takiej inwestycji zakładające 2 miliony złotych dofinansowania na poziomie tych 3 milionów złotych, co daje nam koszt uzbrojenia takiego jednego domostwa no dosyć istotny, dosyć duży. I w sensie takim ekonomicznym to w żaden sposób no, nie jest to racjonalne. I co należy podkreślić? Koszty bieżące funkcjonowania takiego systemu też byłyby bardzo duże, bo to by się wiązało z funkcjonowaniem iluś dodatkowych przepływów ścieków, opłat za prąd, konserwację, utrzymanie, czyszczenie, pukanie. Także każdy kilometr sieci powoduje, że to by wiązało się to z określonymi kosztami. W sytuacji, kiedy sieć nie byłaby obciążona na tyle, znaczy niskie obciążenie czy jakby mały spływ do tej kanalizacji też powodowałby określone problemy z funkcjonowaniem tego, bo trzeba by to było częściej czyścić, żeby ten spływ tej kanalizacji utrzymać. I tak naprawdę w sensie takim eksploatacyjnym raz na etapie, czyli podkreślę jeszcze raz na etapie inwestycyjnym, a dwa na etapie eksploatacyjnym bieżącego utrzymania byłyby te odcinki jakby bardzo drogie w zakresie kosztów stosunków ponoszonych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dlatego w mojej ocenie zasadnym i właściwym i tutaj takim
pod względem takim ekonomicznym i społecznym i różnego sposób można to analizować, właściwym jest wejście w system przydomowych oczyszczalni ścieków, które też zapewniają dostateczny i właściwy sposób skanalizowania właśnie tych ścieków takich bytowych zabudowy jednorodzinnej. Proszę Państwa, to na w jakiej wysokości będą te kwoty określane na realizację czy na dofinansowanie tych przydomowych oczyszczalni ścieków, to jest jakby kompetencja Rady Miejskiej i to Państwo w uchwale budżetowej będziecie określać poziom środków, jaki będzie przeznaczony na realizację tego programu i realizację tejże uchwały. Także to już jest w Państwa kompetencji. A czy można będzie pozyskać dofinansowanie? Proszę Państwa, jak najbardziej mam nadzieję, że w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, czy też będą środki wewnętrzne i krajowe, które będą mogły być dedykowane właśnie na takie realizacje. I jeśli będą takie możliwości, to na pewno gmina będzie też, tak jak pisze wnioski, czy składaliśmy wnioski na budowę systemu kanalizacji ogólnospławnej, tak równie dobrze będziemy mogli napisać wnioski domowe o oczyszczalnie ścieków, indywidualne bądź skupiskowe, to jeszcze będzie można dookreślić, które taki projekt będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Także podsumowując, kompetencja w zakresie tego, jaki obszar docelowo będzie skanalizowany, jest kompetencją Rady Miejskiej. To, co przedstawiłem, to są moje opinie. Poziom dofinansowania i środki przeznaczone na ten cel też jest Państwa kompetencją i one będą określane każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok. Jeśli chodzi o przysiłek morgi, moja ocena sytuacji jest analogiczna jak w przypadku tych miejscowości, które tutaj wymieniłem, Kaczaki, Marki, Durdy, czyli ze względu na niewielką zabudowę na tym obszarze i znaczne oddalenie od obszaru, na którym co docelowo ta kanalizacja sanitarna będzie, powoduje, że tego typu inwestycja w tym obszarze jest niezasadna, można tak powiedzieć, w sensie takim kosztowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. I ostatni projekt uchwały oznaczony numerem 4 podpunkt L. W sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Baranów Sandomierskich do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litery e i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska Baranowy Sandomierskich uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Baranów Sandomierskich do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2021 do kwoty 104 550 zł związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. Paragraf 2. Źródłem pokrycia wydatków będą dochody budżetu gminy z tytułu podatku rolnego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Baranów Sandomierskich. Paragraf 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji do Spraw Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego zadania z terminem realizacji do 20 sierpnia 2021 roku zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały celem zawarcia umowy z wykonawcą. Otwieram dyskusję. W związku z tym, że nie ma chętnych do zabrania głosu w dyskusji, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Uchwała została podjęta. W ten sposób zrealizowaliśmy blok projektów uchwał i teraz przechodzimy do punktu 5. Wolne wnioski i zapytania radnych. Proszę o zabranie głosu przez wiceprzewodniczącego Rady Edwarda Rusina. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Chcę Państwu przedstawić taką informację, którą dla Państwa Radnych, dla obsługi Rady, Pani Mecenas, dla Pana Sekretarza, dla Pana Burmistrza będą interesujące. W dniu 26 listopada 2019 roku Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim podjęła uchwałę nr 15/113/19 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. W dniu 30/12/2019 Wojewoda Podkarpacki pismem nr P2/413/194.2019 adresowanym do Pana Marka Mazura, Burmistrza Miasta i Gminy Baranowie Sandomierskie, stwierdził, że uchwała podjęta przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim jest sprzeczna przepisem artykułu 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, a dieta nie może być w formie miesięcznego ryczałtu. W ocenie organu nadzoru uchwalony ryczałt traci charakter rekompensacyjny. W związku z powyższym organ wojewody zwrócił się o zmianę przedmiotowej uchwały pod rygorem złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. W wyniku stanowiska w sprawie organu nadzoru wojewody Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim w dniu 5 marca 2020 roku uchyliła kwestionowaną uchwałę. W związku z powyższym przedstawię teraz Państwu decyzję Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej uchwalenia diet dla radnych gminy Pysznica, powiat Stalowa Wola. 30 października 2019 roku Rada Gminy Pysznica, powiat Stalowa Wola podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Pysznica w formie ryczałtu miesięcznego. Wojewoda Podkarpacki złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o stwierdzenie nieważności tej uchwały. Zdaniem wojewody organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie jest uprawniony do uchwalenia diet dla radnych w formie tzw. miesięcznego ryczałtu. W dniu 22 lipca 2020 roku, to jest w tym roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę wojewody podkarpackiego na nieważną uchwałę Rady Gminy Pysznica. Sąd podzielił stanowisko Rady Gminy Pysznica w tej sprawie, gdyż diety uchwalone zakładające przyjęcie średniej dla wydatków poniesionych kosztów związanych z pełnią funkcją w Radzie. Sąd stwierdził, że radni posiadają różny status zawodowy, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że dieta radnego stanowi rekompensatę utraconej przez radnego zarobków, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym. Zakres obowiązków radnych nie sprowadza się wyłącznie do uczestnictwa w komisjach, sesjach Rady. Ich obowiązki wyznaczone są także przez artykuł 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Szanowni Radni, wyrok Sądu Administracyjnego w Rzeszowie potwierdza, że podjęta uchwała przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim w dniu 26 listopada 2019 roku była zgodna z obowiązującym prawem, a stanowisko wojewody w tej sprawie było błędne. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o zabranie głosu przez radnego Waldemara Chwieję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanie, a nawet może powiem prośbę. Chodzi mi, że w mojej miejscowości nie ma kontenerów na popioły. No, wiemy, że jest teraz system, sezon grzewczy 2020-2021, prawda? No nie ma. Ja będąc sołtysem pisałem takie pismo, aby kontenery w naszej miejscowości takie się pojawiły. Rozmawiałem z
ludźmi, mieszkańcami. Także no, wnioskowali, żeby były takie kontenery i bardzo bym prosił, żeby postawić dwa kontenery w mojej miejscowości na popioły. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Proszę Państwa, tak informacyjnie. Kontenery na popioły ustawiane są w danych miejscowościach na wniosek składany w Urzędzie Miasta i Gminy przez sołtysów danych miejscowości. I jeśli tylko taki wniosek spływa, my dajemy dyspozycję do firmy obsługującej gminę w zakresie odbioru już śmieci i takie kontenery w sołectwach, w miejscach wskazanych właśnie przez sołtysów ustawiamy. I tutaj, no, ja myślę, że tutaj Pan Radny, dobrze by było, jakbyście przyjęli z sołtysem wspólne stanowisko, ile tych kontenerów ewentualnie ma stanąć i dokładnie ze wskazaniem miejsca, gdzie to ma stanąć, żeby ta odpowiednia kompetencja została zachowana. Dziękuję. Szanowna Rado, jeżeli chodzi tutaj o przedstawioną informację przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Rusina, bardzo bym prosił Panią mecenas o przyjrzenie tej informacji i ewentualnie w najbliższej przyszłości zastanowienie się, czy my jako Rada Miejska możemy wrócić do tematu diet w taki sposób, jak to zostało uchwalone przez Pysznicę, czy nie. Ja tylko przypomnę, że w tym okresie, kiedy myśmy uchwalali diety dla radnych, większość sądów opowiadała się za tym, że nie może być ryczałtu dla wszystkich radnych. Może być ryczałt dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, natomiast pozostali zgodnie z poniesionymi faktycznie kosztami. Dlatego ta uchwała, uważaliśmy, że stanowisko sądów i w tej sprawie jest niewłaściwe, ale jednak, żeby nie chodzić po sądach, tą uchwałę uchyliliśmy. Jeżeli by była taka możliwość, bardzo bym prosił jeszcze raz Pani Mecenas wrócić do tego tematu. Szanowna Rado, tutaj nie ma dzisiaj informacji dotyczącej prac urzędu w minionym okresie, ale chcę tutaj powiedzieć, że inwestycja, która w Dąbrowicy była rozpoczęta jeszcze w 2019 roku, to jest przebudowa remizy OSP, została właśnie kilka dni temu zakończona. Powiem, że jest to piękny obiekt. Część mieszkańców, którzy mieli okazję zobaczyć, jest po prostu są zachwyceni tym. Natomiast pozostali, którzy nie mieli takiej okazji, bo nie wszyscy byli do tej pory wpuszczani na teren budowy, myślę, że w niedalekiej przyszłości zapoznają się. Także Panie Burmistrzu, dziękuję za pomoc okazałą oraz wszystkim tutaj radnym, którzy takie zrozumienie dla tej inwestycji tak dali. I naprawdę ten obiekt przyszłości to nie jest tylko, tak jak zakładane było, nie jest tylko budynek przeznaczony dla OSP w Dąbrowicy, ale również dla mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o pozostały obiekt, który w tej chwili tam jest w Dąbrowicy, to jest Dom Ludowy, o tym w przyszłości zadecydują mieszkańcy. Nie chcemy tutaj nikomu narzucać stanowiska swojego, więc to jest sprawa mieszkańców i myślę, że do tego tematu wrócimy. I jeszcze jedno, dziękuję Panie Burmistrzu za inicjatywę oczyszczenia drogi przez Wałkę, tej drogi asfaltowej, która zostanie za miesiąc czasu przekazana już faktycznie do Starostwa Powiatowego. Trochę byłem zaskoczony, że za 30 kilka dni ta droga stanie się faktycznie drogą powiatu tarnobrzeskiego i to powiat tarnobrzeski powinien dbać, ale tutaj widzę, że zrozumienie jest ze strony gminy. O tym rozmawialiśmy 2 czy 3 miesiące temu, że jest taka potrzeba i tutaj faktycznie zostaje to realizowane. Myślę, że tam Panie Burmistrzu ewentualnie można wrócić, żeby ci panowie jeszcze troszeczkę więcej nie zostawiali tych grubych takich przy drodze drzew, bo to w przyszłości znowu będzie się rozsiewać. Także, ale reasumując, ludzie są za, mieszkańcy tej części gminy, którzy korzystają z tej drogi, są zadowoleni i naprawdę jest to zauważalne i dziękuję za podejście do tej sprawy. Proszę o zabranie głosu przez wiceprzewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, myślę, że po zakończeniu pandemii, myślę, że to nastąpi niebawem, w następnym roku, około marca, Pan Przewodniczący zaprosi radnych właśnie do Dąbrowicy, żeby zobaczyli ten obiekt w pełnej klasie. Okazała, jak na zdjęciu widzę, no, jest okazały budynek i gratuluję mieszkańcom
waszej miejscowości, w miejscowości Dąbrowica, że po prostu sala ścieczna obieg, a radni wszyscy po prostu się na to zgodzili. Jeszcze chcę wrócić do skopania, do hali sportowej. Myślę, że też radnych zaprosimy do skopania, jeśli się skończy ta pandemia, aby państwo zobaczyli piękny obieg, jeśli chodzi o halę sportową. Tutaj, panie burmistrzu, wszyscy są z tego zadowoleni. Myślę, że piękny obieg został zamontowany, obieg XXI wieku. I tutaj też państwa do skopania też zaproszą. Jeśli będzie taka możliwość, spotkamy się na uroczystym jakimś takim oglądaniu, a później spotkaniu. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie widzę więcej chętnych do zabierania głosu, program dzisiejszej sesji został wyczerpany. W związku z tym zamykam 27. sesję Rady Miejskiej Baranów Sandomierskich.